Mnie są przede wszystkim zdziwione, że większość uczestników to już doświadczeni inwestorzy na rynku nieruchomości. W zasadzie było kilka osób tylko, które zaczynają swoje przygody z inwestowaniem. To świadczy o tym, że mistrz wynajmu trafia w odpowiednie grono ludzi i wszystkie osoby, które były w zasadzie na sali, są powiązane z tym rynkiem. Pytania były bardzo merytoryczne, głównie związane z obawami, wszystkimi zagrożeniami, jak szukać okazji, na co uważać i później jak wynajmować takie mieszkanie, żeby całość inwestycji była opłacalna. No na pewno oglądać mieszkania. Druga rzecz to negocjować. A trzecia to zbudować networking z osobami, które mają większe doświadczenie i mogą coś doradzić. No najczęstsze pytania standardowo są zazwyczaj związane z obawami takimi inwestycyjnymi, z zagrożeniami, z ryzykiem związanym z inwestowaniem, ryzykami prawnymi, jak wystrzegać się potencjalnych przygód z nieuczciwymi najemnicami. Wszystkie problemy właśnie związane z ryzykiem w przypadku najmu i zakupu okazji inwestycyjnych. Czyli ja bardziej to oceniam w takie zaangażowanie. Wydaje mi się, że trzeba obejrzeć około 20-30 mieszkań, żeby umieć w ogóle poruszać się na rynku nieruchomości. Często jest początkujący inwestor właśnie zakochuje się w pierwszym czy drugim mieszkaniu, które ogląda, a nie ma doświadczenia i nie ma porównania, więc jeżeli ma ktoś dużo czasu, jest powiedzmy studentem albo zaczyna, nie pracuje na etacie, to szybciej jest w stanie obejrzeć te 20-30 mieszkań i wtedy umie już dostrzegać okazji i analizować właśnie ryzyko, które stoi za inwestowaniem w nieruchomości właśnie prawne.